Dzień dobry, Beato. Witam też szacownych słuchaczy. Mówi Jacek Kubowski z grupy TROP. Rozmawiam z Beatą Przydłowską-Marcinek z naszego staffu, z naszego zespołu, trenerka i dama, która zajmuje się naszymi różnymi projektami. Dzień dobry. Dzień dobry, Jacku. Umówiliśmy się na rozmawianie o wytrwałości. Tak. Zaintrygowało mnie to, ponieważ kilka razy od ciebie słyszałem, ty wnosiłeś ten temat jako coś ważnego, jako coś, nad czym powinniśmy popracować, pozastanawiać się. Czym dla ciebie jest wytrwałość? Co to jest wytrwałość? Znalazłam kiedyś taki cytat, nie wiem, nie pamiętam czyj, może po prostu jakiegoś anonima, który brzmi: wytrwałość igłą studnię wykopie. Wow. I to sobie zapamiętałam. I to jest właśnie kwintesencja wytrwałości. Kropla dąży skałę. Igłą da się studnie wykopać. Dla mnie wytrwałość jest motorem, jakby motorem życia, motorem działania. Bo wytrwałość to jest dążenie do celu, co oznacza, że ma się cel. To jest poczucie sensu, a to oznacza, że ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, ma sens. Wytrwałość to jest konsekwencja. To jest też w pewnym sensie siła charakteru. Też jakiś inny cytat, który gdzieś przeczytałam, mówi, że wytrwałość to jest w ogóle stan umysłu. To jest coś takiego, w czym albo jesteśmy, albo nie. Ja mam takie przekonanie, że wytrwałość jest, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że wytrwałość jest jednym z moich potencjałów i jedną z moich mocnych stron. Co nie oznacza, że nie skręcam na boki z tego toru wytrwałości, bo jest tak wiele takich pułapek, które powodują, że gdzieś ta wytrwałość staje się bardzo trudna i po prostu odpuszczam. Ale wracając do twojego pytania, to właśnie tym jest wytrwałość. To jest poczucie sensu, to jest dążenie do celu, posiadanie celu i to jest konsekwencja, no i to jest też siła. Ja mam do ciebie takich kilka pytań destabilizujących. Zobaczymy, jak ci zabrzmią w uchu. Mianowicie, na przykład, czym się różni wytrwałość od brnięcia? Bo znam osoby, które z uporem godnym lepszej sprawy brną w coś, co dawno straciło sens. Ale one uważają, że są wytrwałe. No, powiedziałabym ładnie, że to jest taka wytrwałość negatywna. I to jest też zdarzające się w życiu i znane pojęcie i znana sytuacja, w której ten cel, ten punkt, do którego się dąży, przestał mieć sens. Ten sens się gdzieś po drodze, nie wiem, zdezaktualizował, zgubił, a człowiek dalej do niego dąży. No i to, czym się różni wytrwałość od brnięcia, tym, że wytrwałość ma sens, że ta wytrwałość pozytywna po prostu ma sens i nie może go zgubić, bo inaczej jest brnięciem bez sensu w coś, co jest skazane na porażkę. Mnie ten sens kojarzy się z wartościami, a nie takimi zawieszonymi na ścianie, tylko takim, no na przykład wytrwale dążę do tego, żeby żyć w miłości, choć różnie mi to wychodzi. Albo wytrwale dążę do tego, żeby być sobą, być prawdziwym, tak? Albo wytrwale dążę do stworzenia czegoś, wykreowania, zbudowania, prawda? No i różnie z tym bywa, wychodzi mi, nie wychodzi. Podoba mi się taki sposób, jestem ciekaw, jak na niego byś zareagowała, bo powiedziałaś o celu. Ja z celem mam kłopoty, ponieważ mam takie wrażenie, że niestabilna rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, powoduje, że będąc wytrwałym, te cele trzeba zmieniać, trzeba je inaczej definiować. Natomiast bardzo mnie kiedyś u Martina Bubera, bo mam cały cytat też z tego, kiedy on powiedział, że chodzi o kierunek. I mnie się to kojarzy, ten kierunek na dobro, na sens, na prawdę. No ale teraz, co dzisiaj zrobić i co zrobić w najbliższym roku i jak zmienić na przykład elastyczność, tak? Że wytrwale, ale elastycznie.
nie tędy, to tędy, prawda? Nie reaguje na rzeczywistość. Jak ci to rezonuje? Tak, znaczy ja mówiąc cel, mam na myśli jakby sumę również tego, o czym powiedziałeś, czyli również kierunku, bo ten cel nie musi być zdefiniowanym, określonym punktem w przyszłości, nie wiem, dziełem, stanem wypracowanym. To może tym celem może być proces, czyli działanie w jakiejś sprawie, działanie w jakiś sposób z zachowaniem wartości, z zachowaniem takiej zgodności ze sobą, ze sprawdzaniem też, czy to podążanie w tym kierunku, czyli ta w moim mniemaniu dobra wytrwałość, czy ona cały czas jest zgodna ze mną, czy to już nie zaczyna być brnięcie, bo widzisz, teraz ciekawa rzecz, to brnięcie, ono może być nie tylko dlatego, że cel przestał mieć sens. To brnięcie może się pojawić dlatego, że ja przestaję być w zgodzie z tym celem. Tak też może być, tak? Zmieniamy się, zmieniają się nasze, nie wiem, wartości, czy też sposób ich interpretowania, stosowania. I może być tak, że ja brnę w coś, a nagle okazuje się, kiedy sama do siebie mówię, patrząc w lustro, halo, ale to w ogóle nie jest mój kierunek. To już jest brnięcie. W związku z tym elastyczność, sprawdzanie ze sobą, czy ten kierunek, czy cel to jest wciąż mój sens, czy to jest zgodne ze mną. I wtedy to jest wytrwałość, a nie brnięcie. To, co mówimy, mówimy o sobie, tak jakby moje, ja jako człowiek wytrwały. Natomiast bardzo jestem ciekaw twoich doświadczeń związanych z tym, kiedy podjęłaś rolę mentorki kobiet przedsiębiorczych. Można powiedzieć, kobieta przedsiębiorcza to jest dopiero wytrwała osoba, prawda? Ponieważ w naszym społeczeństwie no to po prostu ona musi nie dość, że być, ponosić te wszystkie te same rzeczy, które ma każdy inny, na przykład mężczyzna także, ale musi także wytrwale dążąc realizować też swoje jakieś inne potrzeby, czy no tak, przezwyciężać pewne stereotypy i tak dalej. W jaki sposób ty pomagasz w wytrwałości? To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, szczególnie w kontekście bycia mentorką, dlatego że ja jestem bardzo młodą mentorką. Tak się złożyło, że procesy mentoringowe, które prowadziłam w ciągu ostatnich 2 lat, w tych procesach spotkałam się z kobietami, dziewczynami, młodymi, które jeszcze nie weszły w efekcie naszych spotkań, tego mentoringu, na ścieżkę wytrwałości, jeśli mogę tak powiedzieć. To były osoby, które były w wielkiej zmianie, zazwyczaj dzień po odejściu z korporacji, kiedy zaczynały realizować swoje marzenie o własnym biznesie, własnej marce, własnym produkcie. Można powiedzieć z jednej strony, że przejawem wytrwałości było to, że podjęły tę wielką decyzję i jak to się mówi, rzuciły papierami w korporacji, pomimo tego, że miały bezpieczny status, bezpieczną pensję, być może jakąś tam ścieżkę awansu i zdecydowały się przejść na stronę bycia przedsiębiorcą, a w związku z tym wejścia w takie środowisko, no, w którym trzeba się trochę rozpychać łokciami, trzeba być wytrwałym, konsekwentnym i silnym. Więc jeśli to był przejaw wytrwałości, to miały za sobą, ale tutaj na początku tych procesów mentoringowych wsparcie, tak ja to rozumiem i tak te moje procesy oceniam, ono głównie dotyczyło, a widzisz, nie, teraz przyszło mi do głowy, że bardzo słuszne jest to pytanie. Ono dotyczyło właśnie wytrwałości. Ja źle powiedziałam, że to nie była jeszcze ścieżka wytrwałości, dlatego że one już na samym początku zderzały się z mnóstwem wątpliwości. Czy dobry pomysł, czy on się obroni, czy ludzie to kupią, jak to reklamować, nie mam pieniędzy na wkład, z kim pracować, jak zrobić. Jakby mnóstwo pytań i wątpliwości. I właśnie wytrwałość i wspieranie ich w tym, że warto walczyć o swój pomysł, była kluczem do tego, żeby wytrwały w tej swojej wizji robienia własnego biznesu. Teraz sama, widzisz, zrobiłam kółeczko i sama doszłam do zupełnie innej odpowiedzi niż na początku. To jeszcze tylko wrócę do drugiej części twojego pytania, jak ja wspieram. Takim bardzo sprawdzającym się narzędziem jest
Takie wybiegnięcie kilka lat w przód i zobaczenie siebie i swojego biznesu za 3, 5, 8 lat. Ta wizja zazwyczaj powoduje, że natychmiast pojawia się uśmiech, taki szeroki na twarzy, i zaczyna się taka spontaniczna, otwarta, pełna pasji opowieść o tym, jak jest wtedy. Zrobiłam to, osiągnęłam to, mam taki biznes, nie wiem, prowadzę, promuję, sprzedaję, i ten uśmiech po prostu nie znika. I ja wtedy mówię, no dobra, to teraz stop, to teraz cofnijmy się do tego czasu, w którym jesteśmy, i zaplanujmy kroki od dzisiaj w tamtą stronę. Ja mam takie wrażenie, że mówisz, i teraz złapaliśmy nowe pojęcie do wytrwałości, mianowicie siła marzenia, siła wyobraźni, prawda? Siła takiego marzenia, które nie jest naiwne, tylko jest mocne, tak? I ono się może zmienić, bo to jest właśnie to, co ja czuję bliższe kierunku niż celu, bo jak widzę te osoby, które zajmują się przedsiębiorczością, to się nagle pokazuje, że po roku albo dwóch one sprzedają co innego, gdzie indziej robią w ogóle inną rzecz, ale cały czas mają poczucie, że są na tej samej drodze wznoszącej, po prostu robiąc, zobaczyły nową przestrzeń, nową okazję, nową możliwość, nowe wyzwanie i poszły w to. No to może jest po prostu tak, że do wytrwałości potrzebne jest jasne, klarowne określenie, czego się właściwie chce. A ja bym tu jedną literkę ci zmienił, bo jestem przekonany, że właśnie tak pracujesz. Określanie. Określanie. Prawda? Że ty wspierając, bo na czym polega mentoring, coaching, ja też używam pojęcia mentoring pokorny, czyli nie młoda, zrób tak i tak, bo ja wiem, prawda, jak należy prowadzić biznes. Tylko poprzez towarzyszenie, autentyczne zainteresowanie, bycie z tą osobą i kolejne sesje, to jest też wytrwałość w tej pracy. Że to nie chodzi o jedno spotkanie, tylko cały ciąg, jakiś cykl spotkań, w czasie których ta osoba wie, że może spotkać się z tobą nie po to, żebyś ty jej powiedziała, co robić, tylko po to, żeby sobie wyklarować albo się umocnić w tym, co już jest, albo zobaczyć, że jednak coś tu trzeba zmienić, a często jedno i drugie, prawda? Tu się w tym umacniam, a to zmieniam, a mam życzliwą osobę, która zadaje pytania otwarte, pytania, no a jak to sobie wyobrażasz, no a może też się dzielić swoim własnym doświadczeniem. Jesteś doświadczoną przedsiębiorczynią, robiłaś takie rzeczy z sukcesem i teraz możesz powiedzieć, no ja to robiłam tak, a ty jak? Tak, to prawda. Ważna rzecz, pytania. Pytania mają absolutnie moc zmieniania wszystkiego. Ja dostałam taki feedback od jednej z mentee po rocznej pracy, kiedy napisała do mnie Beata, dziękuję ci za pytania, które zmieniają życie. Ale piękne. To było dla mnie niezwykle takie ważne i miłe też. I to była zresztą mentee, z którą rozpoczęłyśmy pracę na bazie jej koncepcji, z którą przyszła do programu akceleracyjnego Biznes w kobiecych rękach, a wyszła z procesu mentoringowego z zupełnie inną koncepcją. Sama ją weryfikując i zmieniając. Pamiętam takie spotkanie, kiedy nagle uświadomiła sobie, popatrzyła na swoje notatki i mówi, rany boskie, ale to przecież w ogóle nie jest mój pomysł. Co to w ogóle jest? Jak ja to wymyśliłam? To jest w ogóle nie moje. I nagle okazało się, że to był pomysł, który był wytworem jakiejś takiej niepotrzebnej, nadmiernej kreatywności, ale w ogóle nie był zgodny z nią i poszłyśmy w inną stronę. I potem już ta wytrwałość była dużo prostsza do osiągnięcia, bo ona miała coś, co było zgodne z nią. I znowu użyłaś nowego pojęcia, które wydaje mi się być bardzo ważne i centralne. Wytrwałość w zgodzie z sobą. Tak. W byciu coraz bardziej w zgodzie z sobą. Bo tak. Mnie się wydaje w jakimś momencie, że to jest zgodne ze mną. Ale na skutek, i teraz nie chodzi o to, żeby taka mądra pani mentor przyszła i powiedziała, nie, wiesz co, to chyba nie jest zgodne z tobą. Tylko pani mentor mówi, aha, chcesz robić coś takiego, a dlaczego? A co ci to da? I ta osoba idąc w tym, nagle albo czuje, że to jest to i idzie coraz głębiej, albo czuje, że jest fałsz, że coś nie gra. Tak. Boli ją to, bo już ileś zrobiła, chciałaby być konsekwentna. Powiedziała A, trzeba powiedzieć B. Tak? Już coś kupiła, coś wdrożyła, no i to jest
dramatyczne wybory często, tak? Bo trzeba zacząć się czego innego uczyć, zmarnować jakieś pieniądze, które się wyłożyło. Ale czuję, że to jest sensowniejsze i w takim wymiarze, żeby zrobić i zarobić, i w takim wymiarze, żeby być w tym sobą. Tak, zdecydowanie. To już mówiłam o tym na początku naszej rozmowy, bo to jest też dla mnie osobiście kluczem do wszystkiego. Sprawdzanie na bieżąco, korygowanie kierunku, tak jak ty powiedziałeś, i cały czas upewnianie się, że to jest w zgodzie ze mną, jest niezwykle istotne. Ja mam takie wrażenie, że, bo mówisz teraz, mówimy o konkretnej formie, jaką jest mentoring, no trochę coaching też może być podobny, prawda, że tam w coachingu mniej, więcej pytań, a mniej dawania własnego doświadczenia, prawda? To jest rdzeniem naszej metody, że my na szkole trenerów, szkole coachów albo na takich cyklach rozwojowych, treningu interpersonalnym zachęcamy ludzi do wytrwałej pracy nad sobą. Tak. I stąd jest też teraz nasz pomysł, prawda, dotyczący tego, żeby wydawałoby się rok, półtorej, ludzie pracują na różnych rzeczach. Ja czasem mam wrażenie, że skończą szkołę trenerów, coachów, no i mówią o rany, dopiero widzę, dopiero zaczynam, tak, odgiąłem coś, przekroczyłem, zaczynam się uczyć. No tośmy założyli Akademię drugiego stopnia, prawda, dla osób doświadczonych, które mogą pójść jeszcze dalej. Rozwój się nigdy nie kończy, prawda? Tylko jest na coraz wyższych poziomach jakiejś spójności, jakiegoś sensu. I wytrwałość polega na tym, dla mnie na przykład jednym z elementów wytrwałości, jest stałe nastawienie na rozwój. Tak. Co bym nie osiągnął, na jakim pułapie bym nie był w różnych rzeczach, pokora, bo te rzeczy mogą być przestać być adekwatne, muszę się nauczyć nowych rzeczy, docenić to, co umiem, ale iść dalej. Jak to widzisz? Tak, no to jest takie nieustanne poczucie braku. Mam wrażenie, że ja też jestem absolwentką TROP i pamiętam swoje uczucie, kiedy wyszłam z TROP-u i pomyślałam sobie, poczułam się jak takie dziecko zostawione na drodze gdzieś, samochód odjechał, a ja zostałam sama i nie wiem, w którą stronę mam się zwrócić. Zmierzam do tego, że ta wytrwałość w dążeniu do kolejnego i kolejnego kawałka rozwoju w tropie jest niezwykle umiejętnie podsycana, bo zawsze jest jakieś poczucie braku. Na każdym etapie z jednej strony dostaje się kolejne kompetencje, narzędzia, kawałki tego rozwoju, ale zawsze jest taki punkt, którego się dotyka i on zostaje nieostatecznie odkryty i potem kończy się ten kurs, tę edycję i znowu jest takie poczucie głodu, że jest jeszcze ten kolejny kawałek i kolejny. Ja mówię o tropie, bo nie wiem jak jest w innych programach czy firmach szkoleniowych, ale mam wrażenie, że trop taki mechanizm podsycania potrzeby rozwoju, tej wytrwałości w rozwoju, że ma to opanowane do perfekcji. Ja bym powiedział coś takiego, bo jak wiesz, jestem też szefem rady trenerów i w ogóle w różnych innych środowiskach i to na przykład, co mnie niezwykle cieszy, bo to jest też model biznesowy, dzięki temu mamy klientów na kolejne różne rzeczy, ale to, co przeżywam dużą radość, to jeżeli ktoś idzie gdzie indziej, że nie sektowaciejemy. To nie jest tak, że jak się ktoś już tak chce dalej, to musi u nas. Mamy dla niego propozycje, ale się bardzo cieszę, jak idzie na Gestalt, na NVC, jak idzie w jakiś wolontary albo w jakiś rodzaj pracy, która jest też pracą rozwojową, tak? Tam się też uczy, ale działając. I dla mnie ta właśnie, można powiedzieć, misja nasza to jest towarzyszenie, tak jak powiedziałeś, podsycanie tego ognia rozwoju i dokonywanie jakichś samodzielnych wyborów, jakby związanych z naszym biznesem, albo z naszą akcją Tatia, albo z naszymi przyjaciółmi. Jakby słuchał nasz człowiek biznesu, to powiedział rany boskie, co, jak to, gdzie indziej. Ci ludzie bardzo często po głębokich doświadczeniach gdzie indziej wracają do nas i strasznie głęboko rozwijają naszą metodę. Ty zresztą też jesteś taką osobą, która odeszła, jak nie była w tropie,
ale założyłaś firmę i w tej firmie się niezwykle rozwinęłaś, zdobyłaś tyle doświadczeń jako szefowa, pracująca właśnie w taki sposób partnerski, tworząca zespół. No i jakby teraz wróciłaś do nas o wiele bogatsza, coś, tak? I to jest cudowne. A ktoś mógł cały czas być u nas i u nas się rozwijać. No i to jest indywidualny wybór. Ja się bardzo cieszę z tego, żeśmy się tego dopracowali, stworzenia tego środowiska i tego. Porozmawialiśmy tak troszkę filozoficznie, czy tak psychologiczno-filozoficznie o tej wytrwałości. Porozmawialiśmy o twojej drodze mentoringowej, o tropie. Co ci jeszcze rezonuje na koniec naszej rozmowy? Rezonuje mi to, o czym nie mogę nie powiedzieć, bo to wynika z tu i teraz, z naszej codzienności, że wydaje mi się, że użyję takiego określenia, żyjemy w takich czasach, kiedy wytrwałość i takie robienie swojego z poczuciem sensu, z wiarą i z przekonaniem co do słuszności kierunku jest niezwykle ważne. Bo na co dzień widzę różnych znajomych, bliższych, dalszych, współpracowników, obecnych, byłych. Mam wrażenie, że bardzo dużo jest takiego zapadania się w taki trochę bezsens, w taki właśnie moment, kiedy ta nasza wytrwałość, cokolwiek byśmy nie robili, po prostu traci, nie wiem, siłę, tracimy sens, jest mnóstwo przeciwności, trudno się żyje, cała przestrzeń społeczna jest jakoś zainfekowana niedobrymi zdarzeniami i wydaje mi się, że dzisiaj dla mnie w ogóle od kilku miesięcy to słowo wytrwałość jest takim jakby słowem kluczem i mottem wszystkiego. Sama sobie to mówię codziennie albo co drugi dzień i chciałabym wszystkim umieć to mówić w taki dobry, mocny, pozytywny sposób. Róbmy to, w co wierzymy wytrwale, róbmy swoje i nie zapadajmy się w poczucie, że nic od nas nie zależy. Zależy, tak, mamy moc sprawczą i bądźmy wytrwali. Tak jest. Mistrz Młynarski się kłania. Róbmy swoje wytrwale tak i w poczuciu sensu. Rozmawiałem ja, Jacek Jakubowski z grupy TROP, z Beatą z grupy TROP, Szydłowską Marcinek, także z grupy TROP. Dziękuję ci, Jacku. Dzięki.